prawo polskie jest specyficzne i w znacznej mierze zależy od sposobu interpretacji. Gdyby ktoś czytał tak głęboko ten tekst szósty, mógłby rozumieć, że się dopuszcza. Ewentualnie się dopuszcza. Natomiast co stoi na przeszkodzie, żeby na tym rzucie narysowanym pani napisała MU i wtedy jest jak w banku, że może. Natomiast to, co się dopuszcza, jest kwestią woli czyjejś. Zależy, kto będzie interpretował to prawo po nas, po pani i tak dalej. A dochodzi do takiej sytuacji, że Polacy są... Zaraz, ja skończę, proszę panią. Polacy z zawiści, zazdrości, nie wiadomo dlaczego, potem pytają, a jak? Jest tutaj sygnatura mieszkaniówka, on usługę tu buduje i się remontuje. Tylko że ktoś zezwala się, a jak jest zezwolenie, to samorząd, a nic nie może zabronić, zezwala się. Dopuszcza się, a to nie jest to samo, co w rysunku graficznym tego planu. To po pierwsze. Po drugie, nieścisłość jest tekstu proponowanego w zakresie wykazu obiektów będących w ewidencji obiektów zabytkowych. To, co pani tu wymienia, nie jest zgodne z ewidencją, która znajduje się w urzędzie. Nie wszystkie budynki są wymienione. Na stronie czwartej, Mam przerost ewidencji w urzędzie i to nie jest to, co jest w projekcie tej uchwały. Może poprosimy pana naczelnika Krapojańskiego. Panie naczelniku, poprosimy, żeby się pan odniósł do pani tego. Ja rozumiem, że chodzi o paragraf 6, tu są wymienione obiekty objęte ochroną w postaci wpisu do rejestru zabytków. Tak. Natomiast ewidencja zabytków jest prowadzona przez burmistrza i jest całkiem odrębną formą ochrony. To są wpisy, a ewidencja zabytków jest to ruchoma, ewidencja jest uzależniona wyłącznie od burmistrza. Rejestr jest u konserwatora, a ewidencja jest w mieście. To mogą być dwa różne dokumenty i różne obiekty mogą być. W rejestrze to jest Olsztyńska 6, a to jest budynek Gierkowski. W ramach dyskusji przychylam się do stanowiska przewodniczącego. Jest to wyjątkowa nierówność traktowania mieszkańców i nie wiem, skąd wynika ten upór, ażeby ograniczać pewną działalność. Interpretacja tego zapisu, że 30%, to znaczy mojego mieszkania, mojej powierzchni czy całego budynku. Jeżeli całego budynku i teraz na dole są tam pewne biura, a ja mieszkam piętro wyżej i to w tej chwili zajmuje 30% danego budynku, za 2 lata będę chciał w piwnicy otworzyć sobie cokolwiek, okaże się niestety 30% już jest zrealizowane i ja się nie mieszczę w tym zezwoleniu. Tak nie można. Co zależało, żeby te U było wszędzie. Tym bardziej, że mamy perspektywę ekomaryny, tak jak tutaj uzasadniają. Być może trzeba będzie 60% albo i 100% puścić w jakieś inne agencje. Ja jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że być może wojewoda mógłby zatwierdzić ten projekt uchwały, ale jeżeli zainteresowane strony zgłoszą sprzeciw, może być różnie. Więc moja propozycja jest uwzględnić życzenie mieszkańców. Proszę o wypełnienie stanowiska w przedmiotowej sprawie. No i uchwała nr 4. Radny Bogdan Górski. Przeciw. Radny Mirosław Budzień. Przeciw. Radny Ryszard Błoszko. Przeciw. Radny Jan Łobodziński. Przeciw. Radna Małgorzata Czopińska. Przeciw. Radny Wojciech Trybek. Przeciw. Radny Zbigniew Gagajek za, radny Cezary Kilkowski przeciw, radny Marek Wojciechowski przeciw, radna Maria Popiełuch za, radny Cezar Farbotko wstrzymujący, radny Krzysztof Korczyk przeciw, radna Jadwiga Mistera wstrzymujący, radny Tadeusz Nowakowski przeciw, radny Wojciech Radkiewicz za, radny Krzysztof Dziedzic za,
Radny Mirosław Boć – za. Radny Jan Sekta – za. I radny Marian Lemecha – przeciw. Przy 11 głosach przeciw projekt uchwały nie został przyjęty. A ile było za? Za było 6 osób. Przechodzimy do projektu numer 5. Projekt uchwały numer 5 w sprawie przekazania gminie miejskiej mienia państwowego. Chodzi o grunt znajdujący się pod kinem Fala. Chodzi o przejęcie na własność gminy mienia Skarbu Państwa. Przedajmy, dwie bańki będą. Komisja Finansów. Proszę o stanowisko. Pozytywnie. Dziękuję. Komisja Społeczna. Pozytywnie. Komisja Mienia. Dziękuję. Głosów nie widzę. Proszę o wypełnienie. Numer 5. Piąty. Kto się stawa? Projekt uchwały numer 5, radny Mariana Lemecha – za, radny Mirosław Boć – za, radny Mirosław Budzień – za, radny Ryszard Głoszko – za, radny Bogdan Górski – za, radny Wojciech Rybek – za, radna Małgorzata Czopińska – za, radny Jan Łukoziński – za, radny Krzysztof Korczyk – za, radny Zdzisław Gagajew – za, radny Cezary Krykowski – za, radna Maria Popieluch – za, radny Cezar Sobotko – za, radny Marek Wojciechowski – za, radny Jan Sekta – za, radny Tadeusz Nowakowski – za, radna Jadwiga Wistera – za, radny Wojciech Radkiewicz – za i radny Krzysztof Dziewic – za. Jednogłośnie projekt uzyskał większość. Przechodzimy do projektu uchwały numer 6 w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach niemieckich. Proszę o stanowisko Komisji Finansów. Pozytywnie. Dziękuję. Komisja Społeczna. Dziękuję. Komisja Mienia. Dziękuję. Proszę o głos w dyskusji. Czy są jakieś pomysły w sprawie? Nie widzę. Proszę, projekt uchwały numer 6. Poddajemy pod głosowanie. Pogadamy. Panie Mario, możemy się treść uchwały, ma wpływ na budżet. Ale możemy wprowadzić zmiany budżetowe w budżecie. Ale poprawka. W nowym rozdaniu. Na komisję postawimy. Radny Marian Lemecha – za, radny Wojciech Rybek – za, radna Małgorzata Czopińska – za, radny Jan Łukociński – za, radny Zdzisław Gagajew – za, radny Krzysztof Korczyk – za, radny Cezar Farbotko – za, radny Cezary Piłkowski – za, radny Marek Wojciechowski – za, radny Wojciech Radkiewicz – za, radny Jan Sekta – za, radny Mirosław Bocz – za, radny Krzysztof Dziewic – za, radna Jadwiga Mistera – za, radny Tadeusz Nowakowski – za, radny Ryszard Głoszko – za, radny Mirosław Budzień – za i radny Bogdan Górski – za. Jednogłośnie projekt uchwały został zatwierdzony. Przechodzimy do projektu uchwały nr 7. Która to uchyla poprzednią uchwałę i przywraca dyrektorom szkół prawo decydowania o sposobie korzystania ze stołówek szkolnych. Stanowisko Komisji Finansów. Pozytywnie. Dziękuję. Społeczna. Dziękuję. Komisja Mienia. Głosów nie widzę. Proszę o wypełnienie. Głosów 7.